Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim on naprawdę jest? Niektórzy nazywali go prorokiem, cudotwórcą lub po prostu dobrym człowiekiem. Inni natomiast krzyczeli, że jego życie to kłamstwo i fikcja bez większego znaczenia. Ten mężczyzna przedstawiał się jako przyjaciel grzeszników, jako ten, który ociera innym łzy i przynosi pokój wszystkim, którzy w niego wierzą. Daje wolność więźniom, ślepym wzrok, wytchnienie prześladowanym. Czy był kłamcą i hipokrytą, czy prawdziwym Bogiem pośród nas? Czy był lekkomyślnym dziwakiem, czy z całą pewnością Panem Panów, Królem Królów i Światłością Świata? Twierdził, że jest Synem Boga, jednocześnie w pełni człowiekiem, a także Bogiem oraz początkiem i końcem. Biblia mówi nam, że jest obrazem Boga Zbawcy. Jego miłość zakrywa każdy strach, terror, przemoc i zło. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, czy Jezus jest kimś ważnym dla Ciebie? Jeżeli Jego śmierć i zmartwychwstanie mają dla Ciebie jakieś znaczenie, to nie jest za późno, abyś wyruszył z Nim w podróż. Nie ma żadnego innego imienia, w którym możemy znaleźć zbawienie, cel i wieczny pokój. Jezus.